Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkie osoby urodzone dnia 1 stycznia. Będzie przepowiednia taka szybciutka dla Was, niezależnie od tego, w jakim roku się urodziliście. Tutaj chodzi po prostu o widzów mojego kanału urodzonych dnia 1 stycznia. Taka ogólna dla Was zbiorowa przepowiednia. Macie przepiękną kartę, moi drodzy, ponieważ macie rydwan. No, u progu nowego roku to jest w ogóle wspaniała karta, bo ona pokazuje taki dynamizm, zmiany, ruch, czyli nie ma takiej stagnacji, jest taki dynamiczny moment przejścia od starego roku do nowego roku, który niesie nowe wyzwania, nowe emocjonujące sytuacje, nowe znajomości, nowe związki. No, niesie nową energetykę po prostu. Moi drodzy, rydwan kojarzy nam się tak zwyczajowo z podróżą, ogólnie z podróżowaniem, z ruchem, z komunikacją. Czyli jeżeli tutaj gdzieś wyjeżdżacie, może to być podróż nawet całkiem daleka. Ale jesteście też na coś gotowi, tak jakby czas dojrzał do tego, że możecie to coś rozpocząć, czyli może to być jakieś nowe przedsięwzięcie. Jeżeli zwlekaliście z tym, to jest znak, że już tutaj nie ma na co czekać, że czas dojrzał, że ten powóz, ten rydwan na Was czeka. Wystarczy tylko tam wsiąść, chwycić za lejce, no i po prostu gnać przed siebie do przodu. Bo już ten czas jest na to najwyższy, aby sięgnąć po to, co swoje. Tutaj macie na tyle ambicji, na tyle siły woli, żeby po prostu jakieś sprawy doprowadzić do końca. No jest to zdecydowanie karta ruchu, dużych zmian w życiu. Ja zawsze tą kartę kojarzę z taką maksymą carpe diem, czyli chwytaj dzień, chwytaj te możliwości, które los Ci zsyła, chwytaj je w locie, dynamicznie to wykorzystuj, no bo to się może nie powtórzyć już taka okazja. To trzeba tutaj, cokolwiek los nam rzuci, trzeba to po prostu łapać w locie i wykorzystywać takie okazje. Z taką maksymą kojarzy mi się też As Buław, z tym, że tutaj mamy jednak arkana wielkie i ten rydwan ma zdecydowanie większą doniosłość. No, możecie tutaj się jawić jako osoby przedsiębiorcze, takie aktywne, takie, które po prostu biorą sprawy w swoje ręce. Nie czekają, aż ktoś tam, powiedzmy, coś za nie zrobi, tylko po prostu no, jesteście kowalami własnego losu, bo tak się wydaje, że tak wsiadacie do tego rydwanu i te konie Was niosą, każdy w drugą stronę i że nie macie nad tym kontroli, ale Wy macie całkowitą kontrolę nad tym rydwanem. Lejce spoczywają w Waszych rękach i to Wy tutaj będziecie decydować, do jakiego punktu chcecie dojechać. Także to Wy jesteście tutaj tą osobą decyzyjną, macie po prostu swój los w swoich rękach. Rydwan może oznaczać nowy związek, może oznaczać płomienny romans, a może być to po prostu dosłownie podróż poślubna, jeżeli w grudniu na przykład świętowaliście własne zaślubiny, postanowiliście wstąpić w związek małżeński, no to może w styczniu planujecie na przykład podróż poślubną. Czasem rydwan oznacza też zerwanie jakiegoś związku, ale no to najczęściej związek, który nie był po prostu dla nas dobry, nie dawał satysfakcji, bo rydwan raczej jest pozytywną kartą w większości przypadków. Może to być też nowa praca, nowy projekt, nowy pomysł na życie, dobre zdrowie. Może być również szczęśliwy poród, taki bez komplikacji, w miarę szybki, powiedzmy sprawny, bez jakichś tam niepotrzebnych opóźnień, przedłużeń, jakichś właśnie komplikacji. Może to być jakaś pozytywna wiadomość lub kontakty z ludźmi, taki dobry, sprawny przepływ informacji. Czyli innymi słowy, u Was się szykuje, moi drodzy, po prostu zmiana, zmiana i jeszcze raz zmiana. Zmiany w życiu, tak jak powiedziałam, i zazwyczaj są to pozytywne zmiany. W jakich przedsięwzięciach byście chcieli dokonać tych zmian, w jakich dziedzinach Waszego życia, no to Wy już tutaj wiecie najlepiej, ale po prostu chwytajcie te zmiany, chwytajcie w locie wszelkie możliwe okazje, wykorzystujcie to, no bo to będą na pewno dla Was okazje korzystne, więc warto tutaj tego po prostu nie przegapić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia, a przy okazji najlepsze życzenia urodzinowe dla Was, moi drodzy.